Tym razem magistrat proponuje, aby sprzedaż podczas imprez w wytyczonym rejonie miasta mogła odbywać się tylko wtedy, kiedy imprezy te organizuje czy współorganizuje sama gmina lub jej jednostki organizacyjne, np. Dom Kultury. W innych przypadkach trzeba będzie słono płacić za możliwość sprzedaży, niezależnie od tego, co jest jej przedmiotem. Oznacza to, że jeżeli, dajmy na to, podczas metalowej twierdzy artyści będą chcieli sprzedawać swoje płyty czy koszulki, to będą musieli płacić po 50 zł od metra stoiska. No chyba, że gmina zgodzi się na współorganizację imprezy, a to zależeć będzie wyłącznie od dobrej woli burmistrza. Opinie radnych są podzielone. Niektórzy wierzą w szczere chęci magistratu i prawo do wsparcia wybranych podmiotów. No ale myślę, że nie będzie jakichkolwiek większych utrudnień do tego, żeby no też jestem członkiem stowarzyszenia, organizuję jakieś imprezy i myślę, że tu nie będzie problemu takiego, aż żeby gmina jakieś tam zaporowe stawiała warunki dla tych organizacji, które będą chciały organizować jakieś imprezy kulturalne czy rozrywkowe na terenie miasta czy gminy. Inni są bardziej krytycznie nastawieni. W mojej ocenie zapis, który ma się znaleźć w uchwale, jest w projekcie uchwały, który ma być procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej, no wykracza trochę poza kompetencje gminy. Okazuje się bowiem, że organizacja imprez na terenie Śródmieścia Nysy, czy to przez stowarzyszenia, fundacje, parafie i innego typu, tego typu instytucje, no, powinna się odbywać za zgodą gminy, która jeśli będzie współorganizatorem, to organizatorzy zapłacą tylko 2,5 zł za metr kwadratowy powierzchni handlowej, czyli jakiegoś straganu, na którym będzie się sprzedawać na przykład oscypki. A jeśli gmina nie będzie organizatorem, to taki handlarz będzie musiał zapłacić 50 zł, co oczywiście oznacza, że tam z handlem się nie rozstawi i żadnej imprezy nie będzie, bo na każdej imprezie są jakieś jarmarki, ludzie coś sprzedają, no taka jest idea. Nowa uchwała uniemożliwiłaby niezależną od gminy działalność stowarzyszeń, fundacji i parafii. Nie będzie wyjątków nawet dla tradycyjnych imprez. Najlepszy przykład jarmark Jakubowy. Podejrzewam, że jeśli nie będzie się odbywał przy współudziale gminy, no nie odbędzie się. Jest tam mnóstwo straganów, sprzedaje się tam wszystko na czele ze słynnym kołoczem śląskim, gdzie stanowisko ma około chyba 2 metrów powierzchni, 3. Ludzie będą musieli zapłacić za to stanowisko, a podejrzewam, że nie zapłacą. Na posiedzeniach poszczególnych komisji, gdzie omawiano projekt uchwały, burmistrz Rymasz właściwie nie ukrywał, że intencją gminy jest uniemożliwienie prowadzenia kiermaszy przez stowarzyszenie Adastra na byłym targu bułgarskim przy ulicy Racławickiej. Tak samo sprawę pojmują radni. I tak naprawdę powiedzmy sobie wprost, no tutaj sprawa stowarzyszenia i problem stowarzyszeń, że tak powiem, wyrósł w kontekście no, tej całej afery, bo tak jeszcze raz powtórzę, jeżeli dotyczyłoby to samych stowarzyszeń, nam nic do tego, ale jeżeli w pewnym sensie może tak się zdarzyć, że przez działanie stowarzyszeń my mamy jako miasto, prawda, pewien problem uregulowania spraw targowych, to tutaj z tego powodu jest procedowana tak naprawdę ta uchwała. Chociaż stowarzyszenie Adastra spełniło wszystkie formalne przesłanki co do organizacji imprezy, magistrat robi wszystko, aby uniemożliwić funkcjonowanie i właścicielowi terenu, i stowarzyszeniu, które tam chce prowadzić działalność. Natomiast jeśli chodzi o stanowienie prawa w takiej formie, to cała ta sytuacja z targiem tak zwanym bułgarskim, no pokazuje, że gmina bawi się w gonienie przedsiębiorcy, który wpadł na pomysł, wykupił od kolei teren, bo gmina też ten teren mogła wykupić, on przez wiele lat stał odłogiem. Zorganizował tam targowisko, zainwestował pieniądze, a teraz my nie wiadomo dlaczego gonimy za nim, podnosimy mu opłaty z jednej strony na drugą. Kilka lat temu podjęliśmy uchwałę, że wyrzucamy handel obwoźny z centrum miasta, teraz organizujemy taki handel obwoźny na stadionie, gdzie stadion... Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że nie jest to targ, tylko stadion. I odnoszę takie wrażenie, że gmina troszeczkę za daleko w swoich działaniach idzie. Goni za czymś, do czego nie jest powołana. Tak? Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę
tam, gdzie ktoś może to robić sam, właściciel prywatny, no powinno nie mieć miejsca. Tak? Gmina ma pomagać, a nie przeszkadzać. Gmina ma prowadzić spółki typu MZK, typu wodociągi, NEC, usługi komunalne, bo to jest jej jakby wyłączna kompetencja zapisana w uchwale, zapisana w ustawie o samorządzie gminnym. Natomiast zajmowanie się handlem niekoniecznie. Radni przyznają, że nie mają wiedzy prawniczej i muszą polegać na opinii pracowników działu prawnego urzędu. A to, jak widać, niekoniecznie oznacza, że treści uchwał będą zgodne z prawem. Ja nie jestem specjalistą od przepisów prawa. Zawsze poniekąd też kładę zaufanie na pracę wykonywaną przez pracowników. Ja myślę, że poniekąd no, coś na rzeczy pewnie jest, prawda? Jakaś, nie wiem, czy to powiem, nieumiejętność w tym temacie, bo to nie jest pierwsza uchwała, prawda? Która dotyka ten temat, więc być może są osoby, powiem wprost, inteligentniejsze, mądrzejsze, które pokazują, że pewne rzeczy w sposób nieumiejętny się robi, ale my też z wieloma uchwałami mamy w cudzysłowie pewne problemy, prawda? Coś wychodzi na drodze i zasiadamy po raz drugi do pewnej uchwały, czy trzeci, czy czwarty, aż po prostu zostaną pewne sprawy uregulowane. Prezes Stowarzyszenia Adastra, Janina Janik, twierdzi, że podjęcie takiej uchwały uniemożliwi normalne funkcjonowanie podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Podczas każdej imprezy plenerowej odbywa się sprzedaż. W zależności od charakteru tej imprezy jest to sprzedaż czy słodyczy, czy koszulek, czy płyt, no nie jest to ważne. Ja nie rozumiem, jak można mieć taki pomysł, żeby czy stowarzyszenie, czy firma prywatna, czy ktokolwiek, to w ogóle jest nieważne. Zanim zacznie coś robić własnym sumptem, własnymi pieniędzmi, własnymi ludźmi, z własnym pomysłem, ktoś taki musi się udać najpierw do burmistrza i zapytać, czy mu burmistrz wyrazi zgodę na to, żeby taka impreza miała miejsce, ponieważ my świetnie wiemy, że jeżeli do nas przyjdzie ktokolwiek i zażąda opłaty 50 zł od metra za to, że sprzedaż się odbywa, to taka impreza po prostu się nie odbędzie. Ja nie słyszałam o takich praktykach w żadnej gminie w naszym kraju. Nie wiem, skąd się wziął taki pomysł. Rozumiem, że w ten sposób pan burmistrz chce zapobiec powrotu kupców czy wystawców na targ przy ulicy Racławickiej, ale to jest takie wylewanie dziecka wraz z kąpielą. Natomiast jak to się ma do prawa, no proszę zapytać pana burmistrza, co to są za kiermasze teraz prowadzone na stadionie Stal na płycie bocznej, bo ja tam widzę tylko wyłącznie namioty wystawców, tam nie ma żadnych znamion kiermaszu ani żadnej innej imprezy. I pan burmistrz nazywa to kiermaszem i sam sobie na to wyraził zgody. A wszyscy inni będą musieli o tę zgodę zabiegać. No i nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, z sumieniem, czy też w ogóle z wyobrażeniem o tym, jak winna gmina funkcjonować i jakie prawo lokalne uchwalać. Puenta jest taka. Procedowanie nad uchwałą o opłacie targowej czy uchwałą o bonie wychowawczym powoli staje się czymś w rodzaju serialu Moda na sukces. Niekończące się odcinki, zagmatwana treść i nikt już nie pamięta, co było na początku.